Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera. Halo, dzień dobry. Jeden łysy, jeden kudłaty. Ale obaj z broną. Obaj z broną, ale twoja większa. No zaniedbana. Cześć, cześć, cześć. Mamy dzisiaj blisko mikrofon. Powinno nas być dobrze słychać. Zaraz pewnie dostaniemy jakieś informacje na ten temat. Michał Kwietniewski. Witam serdecznie. Kiedyś wyglądał inaczej. A ja wam pokażę, jak kiedyś wyglądał. A masz to zdjęcie z pierwszego asystenta? Mam. Aparat, że kupił zbroja. Słuchajcie, dajcie nam w międzyczasie znać, jak nas słychać. O, cześć Witek. O, Witek jest na przykład z Anglii. I on, zobacz. Witamy Witka. Tak, zatrzymał całą Anglię, żeby dzisiaj być z nami. Czy nas dobrze słychać? A ja w międzyczasie... To Witek musi dać nam znać, bo jedyny na razie. Witek nam da znać. A ja w międzyczasie, żeby was zachęcić, pokażę pewne zdjęcie, od którego wszystko się zaczęło. Bardzo dobrze, jestem z niego dumny. Ja też jestem z niego dumny. W ogóle zdjęcie, historia tego zdjęcia jest epicka, bo robił mi je brat kalkulatorem na tle mojego pokoju, więc... I to było specjalnie dla nas? Tak. Na nasze potrzeby? Tak. Dziękuję bardzo. Jest dużo lepiej niż ostatnio, bo jest lepszy gość ode mnie. Gości mam samych dobrych, tylko ja nie daję rady. Cześć, cześć, witajcie. Dobra, uwaga, bo teraz wjeżdża fota na dzień dobry, żeby się rozkręcić. To nie to. Nie, nie, aż tak to nie. Ale tutaj widzę same dobre fotki, co powiem szczerze. Michał, wiesz, to jest 2014 rok. Michał, to jest z dyskoteki prosto, proszę bardzo. Jest, jest ten człowiek. Proszę bardzo, porównamy gęby teraz. Uwaga. Muszę zbliżenie zrobić, nie? Nie, no dawaj bliżej kamery, żebym to pokazał. Czy to jest on? Ops, widzicie? 5 lat, dwójka dzieci, łysy łeb i od razu jaka zmiana. Nawet 6. 6 lat. 6. Foam rolling, czyli najtańszy masażysta. Od tego się wszystko zaczęło. Pamiętasz historię? Oczywiście, że tak. Pamiętam historię doskonale, bo przeżywałem to... Pana doktora witamy, zobacz. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie doktorze. Przeżywałem to ze 3 dni. Jak mi byłem na kawie u Darka Dźwigały, coś tam umawialiśmy w kontekście... Wszystko się dzieje na kawie. W kontekście, tak jest, tak jest. W kontekście pracy w Wiktorii Sulewek wtedy. No już trochę nie pamiętam, o czym gadaliśmy. W każdym razie coś dotyczyło oczywiście przygotowania zespołu. I Darek zaproponował, czy ja nie chciałbym napisać artykułu o przygotowaniu fizycznym, bo jego znajomy otwiera magazyn, fajna sprawa, wtedy zadzwonił do ciebie, pamiętam, że no wiesz, to nikt z pierwszych stron gazet, ale kumaty chłopak, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No i tak jakby się zaczęło, spotkaliśmy się w promce. Tak jest, tak było. Ja miałem już wizję na cały artykuł. Z mojej strony to wyglądało tak, cześć Paweł, z mojej strony to wyglądało tak, że właśnie Dźwigu do mnie zadzwonił i słuchaj, jest taki fajny chłopak. On tam na razie pracuje gdzieś tam niżej, ale bardzo fajny chłopak, musisz go poznać. No to pojechałem do promenady. To pozdrawiamy Darka Dźwigała. Tak, no dzięki niemu wszystko się zaczęło. On obejrzy, prędzej czy później. Na rowerze jak będzie jechał, to sobie... No i właśnie zobaczyłem tego gościa z tego zdjęcia. Ale tak szczerze mówiąc, to już po kilku zdaniach wiedziałem, że będzie ciekawy materiał. Ale ta historia ma dalszy ciąg. No. Bo jak już ukazał się ten artykuł, no to pewna osoba, niestety nie mogę powiedzieć kto, przeglądała czasopismo i tak. Kto to jest? Dobra, kojarzę. Ja mówię, no Michał Wiedniewski, fajny chłopak, nie znam go. Dlaczego takie osoby publikują w asystencie trenera? No wie, no wie pan, no publikują, no bo mają coś ciekawego do powiedzenia i tak dalej. No i chwilę później już pracowałeś razem z tą osobą. Tak jest. A z drugiej strony, jako przeciwwagę, powiem ci, tego pewnie nie wiesz nawet. Spotkałem się z trenerem Markiem Zubem. Mhm. Dostał, bo ma każdy egzemplarz. Przegląda i opowiedziałem mu tą samą historię, co tobie. A on mówi tak. Przecież wystarczy spojrzeć na opis, już wiadomo, że gość ma coś ciekawego do powiedzenia. Bo tam miałeś też swoje certyfikaty. No tak, wtedy byłem po tych już certyfikacjach tak, dużych. Tak, 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 tak. No i... I później coś się wydarzyło, jeśli chodzi o trenera Zuba. No popatrz, wszystkie te postacie się łączą, nie? A trenera Zuba oczywiście serdecznie pozdrawiam, bo to mój mentor piłkarski na pewno.
No nie wiem czy obejrzę, ale spróbuję mu jakoś to No i trzeba przemycić, przekazać. Przemycić. Najlepiej pokazać. Ale tak, rzeczywiście. I trenerowi Dźwigale, i trenerowi Zubowi bardzo dużo zawdzięczam. Ale wiesz, to nie jest przypadek, że to towarzystwo, to środowisko gdzieś tam się przewija później, bo ja powiem ci, że teraz tak na to patrzę, jak Legia otwierała ośrodek w Książenicach i wśród moich znajomych na Facebooku trenerów, co jakiś czas któryś się fotografował, że już tam pracuje. To są ludzie, którzy gdzieś te 7 lat temu zaczynali z nami, bo od razu byli w gronie naszych czytelników, ale również w gronie naszych autorów. I od razu było widać, że wiesz, że mają chęć rozwoju, uparcie i tak dalej. No bo tylko ty... parcie pozytywne, no wiesz, tak, o to tak. mi chodzi. Parcie na rozwój. I oni gdzieś się pojawiają. Ja teraz czasem, wiesz, o tak jak to zdjęcie. Otwieram sobie jakieś stare numery. Obecny, jak tata. Jak tata. Wiesz, fajka. O, synek. Michał. Fajnie, fajnie. Michała pamiętam. Fajnie mu się tak. Podoczyło. Dobrze, synku, dobrze. I zobacz, i na przykład... Chyba nawet lider teraz drugiej ligi w Igry Suwałki, no. Dawid Szulczek, w drugim czy trzecim numerze inaczej wyglądał, tak? Ale jest. I jest mnóstwo takich osób, które no rosną, które gdzieś tam trafiają. Michale, bo poruszyliśmy wątek trenera Zuba, pewnie też mało osób wie, że mieliście okazję współpracować i tak. To nie w Polsce. Dokładnie. Opowiadaj. No, byliśmy razem na Łotwie. Na wakacjach? No prawie, że, bo Jurmalizm. Tam było fajnie, w ogóle co? Polecam, słuchajcie, polecam Jurmale. Jakbyście chcieli pojechać na wakacje, to taki łotewski Sopot. Super sprawa, tylko mniej oczywiście zaludniony, nie? Ale rzeczywiście bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo fajne miejsce. Dla mnie super sprawa, bo miałem okazję obcować z zawodnikami z różnych rejonów, nie? Byli i Łotysze, i Rosjanie. I kilku zawodników z Chorwacji, tam też dużo osób się przewijało na testach, więc fajne takie doświadczenie trenerskie dla mnie. No i też zderzenie pierwszy raz z taką dużą piłką, wiesz, przechodzimy gdzieś eliminację Ligi Mistrzów, mecze za Staną na przykład, która potem gra z Legią, no wiesz, to jest takie... Kurczę, chwilę i bym tam był, nie? W ogóle, bo to jest też ciekawa sytuacja, jak my graliśmy za Staną, pierwszy mecz przegraliśmy 0-1. Oczywiście oni byli dużo lepsi, nie? Ale w drugim meczu przez chwilę prowadziliśmy 1-0, potem 1-1, przegraliśmy 2-1, ale to naprawdę, jeżeli byśmy spojrzeli, jaki to jest klub Astana, jaki to jest klub Spartak Jurmała, no to jest ogromna przepaść, a naprawdę brakowało tyle, żebyśmy potem zagrali z Legią Warszawa, nie? Także... No trener Zup już raz grał z polską drużyną. Tak, grał z Lechem i to z powodzeniem. Tak, i to z powodzeniem tak. Dużym. W ogóle osoba trenera Zuba jest mega, mega ciekawa, bardzo niedoceniany tutaj. To samo stwierdzam i za każdym razem podkreślam. Niestety, bo to jest osoba raz, że po prostu jako człowiek jest bardzo uczciwy, taki bardzo empatyczny. No dwa, że jako fachowiec jest super. Trzy, że jest mega inteligentny, jest oczytany, mówi kilkoma językami. To jest naprawdę, wiesz, czasem... Czy wiesz, mówiąc wprost, nikt się nie obrazi, nie pasował do stereotypu trenera sprzed kilku lat w Polsce. To tak? Na pewno, to na pewno. Też nie ma takiego stylu, że gdzieś tam wydziera się i rzuca przekleństwami w szatni. No nie jest stylem trenera, typem trenera, który trzyma za mordę szatnię, że tak powiem bardzo kolokwialnie. No dobrze, natomiast innymi... Jest jeszcze jedno określenie na takiego trenera, ale nie powiem tutaj teraz. Ma inne metody motywacji drużyny i scalania drużyny. No nie wiem, mi osobiście taki styl prowadzenia zespołu bardzo przypadł do gustu i jest jakby bliski też temu, jak ja próbuję grupą obracać, nie? Okej, okay, jeszcze kolejna anegdotka, ciekawa historia, bo dzisiaj już tak wjechaliśmy na te ciekawe historie, pojedziemy nimi. Ostatnio pracowaliśmy nad artykułem, który znajdziecie w najnowszym numerze. Tam jest rozmowa trenera z zawodnikiem Marka Dragosza z Przemkiem Świerczem. I Marek, jako barwna postać, też go serdecznie pozdrawiamy, użył takiego fajnego zwrotu, który na pewno wszyscy dobrze znacie. W Polsce się mówiło, że to jest taki trener na S, taki, wiecie, taki... I szukaliśmy do tego... zamienników. I słuchajcie, nie jest łatwo. Jak zapisać takiego trenera w miarę tak zgrabnie, no żeby to nie było na cały akapit, tak? No bo wiemy, o kogo chodzi. No. Trener
taka twarda ręka, no ale to nie oddaje, tak? W tym jednym wyrazie zawiera się tak wiele treści i naprawdę mieliśmy duży problem. Ja już nie pamiętam, jak to rozwiązaliśmy, ale jakoś to wyszło. Bardzo mnie ciekawi, bo powiedziałeś, że... Znaczy, no, jakby umówmy się, ja tą historię znam i dla mnie to jest coś niesamowitego, że tak szybko to się potoczyło. Nie wiem, jesteś w Sulejówku, za chwilę grasz w eliminacjach Ligi Mistrzów. No, to jest niesamowite. Dobra, jak się dogadywałeś z tymi zawodnikami? Czy język przygotowania motorycznego jest ponad narodowy? Jest. No dobra. Na początku to było tak, że pojechaliśmy na obóz do Rzeszycy i w tejże Rzeszycy ja się tak dopiero zacząłem wprowadzać. Tam byliśmy tydzień. Asystentem trenera był taki młody chłopak, który bardzo dobrze mi po angielsku. A jak pamiętamy, asystent trenera jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny. Tak. Polecam serdecznie mieć dobrego asystenta. Tak. No dobra. No i on bardzo dobrze mówi po angielsku. I bardzo często było tak, że w czasie rozgrzewki, czy tam w czasie mojej części, czy kiedykolwiek, jak nie wiedziałem jakiegoś stwierdzenia, to on tłumaczył, nie? Aż czasem już też wiedziałem, jak niektóre rzeczy się nazywają. Starałem się uczyć. A poczekaj, ty mówiłeś po rosyjsku? Nie, ja mówiłem po angielsku. Chłopaki w większości rozumieli po angielsku, bo Łotysze bardzo dobrze mówią po angielsku, tak powiedzmy w 90%. No ale jako, że tam były też inne narodowości, to niektórzy w ogóle nie kumali. Także ja musiałem się też trochę tego ruskiego nauczyć. Na tyle, żebym mógł przekazać chociaż proste rzeczy. No i z biegiem czasu rzeczywiście oczywiście dominował angielski, ale takie wstawki gdzieś w języku rosyjskim umiałem już powiedzieć. I było troszeczkę łatwiej. Natomiast no rzeczywiście przez te 5 dni miałem taką prawdziwą szkołę życia, bo raz, że nie czułem się na tyle swobodnie, żeby zagadywać z chłopakami, żeby budować taką relację bezpośrednią w rozmowie, no a dwa, że trening musiałem też przygotować, jeszcze przeprowadzałem testy, no to weź sobie wytłumacz, jak każdy test wygląda i tak dalej, więc tam bardzo ten asystent trenera był pomocny, no i oczywiście trener Zył, który też w wielu rzeczach, to nie jest taki trener, że staje z boku i trzyma ręce w kieszeni, czyli nie jest takim menadżerem, tylko normalnie ubiera buty i jedzie z chłopakami, nie? Także w tym obaj byli bardzo pomocni. Tam asystent, taki drugi asystent, który był też trenerem bramkarzy, on też pomagał. Także jakby tak wspólnymi siłami. Przez sztab byłem bardzo dobrze przyjęty. No i z biegiem czasu z zawodnikami też fajna relacja się nawiązywała. Naprawdę do dzisiaj mam z wieloma z nich kontakt. Nie? I potem po tym obozie już wróciliśmy na Łotwę. Ja jeszcze chwilę wróciłem do Polski, bo tak czasem zjeżdżałem na weekendy, prowadzę też szkolenia. I udało mi się wynegocjować, że to szkolenie mogę cały czas prowadzić. No i wracałem tak na Łotwę. Więc no, wspominam ten czas dobrze. Tyle co się nalatałem wtedy, to moje. Jest taki film, co goście nazwali samolot na część przelatanych mil, to może nie aż tak bardzo, ale wiesz. Wtedy a to nie pomyślałeś o swoim samolocie? To nie byłoby łatwiej? Nie, mówię, jeszcze miesiąc będzie wystać. A, dobra, no ale później jednak nie, bo odszedłeś stamtąd, tak? No, trener po prostu wszedł do szatni i powiedział, że it's over. No tak, tam wtedy była taka historia. Troszkę, tak, ja z pewnej, patrząc na to tak na chłodno już, z jednej strony troszeczkę żałuję, bo wiedzieliśmy, że mecz za Staną to choćby wygrana, czy przegrana, czy wygrana, to i tak jest koniec jakby pracy tam, a naprawdę niewiele zabrakło, tak jak mówiłem wcześniej. No i ja tam się jakby wciągnąłem bardzo w to środowisko. No ale... No Sopot, nie ma się co dziwić. No, było pyszne. Wiesz, mieszkasz od plaży 300 metrów, po treningu biegniesz sobie na plażyczkę, tam drążki, więc tam jak ktoś chciał sobie poćwiczyć, to sobie ćwiczył. Można było sobie piwko na luzie wypić, tam ławeczki są jak w parku porozstawiane. Teraz już wszystko jasne, dlaczego nie chciałeś do Soligorska jechać później, po tym... Z Soligorskiem tak, to był trochę nie wypał rzeczywiście, natomiast z biegiem czasu tej decyzji akurat nie żałuję. Nie żałuję. Tam wyszło parę jakichś niejasności. Przede wszystkim trudny bardzo teren do pracy, bo ja dużo z trenerem rozmawiam i rozmawiałem na ten temat i no niełatwo. No, myślę, że to w ogóle jest... Nie, tam od początku był taki, wiesz, takie zgniłe jajo, nie? Bo tam był gość, były piłkarz, który był za starym trenerem w drużynie i kwaśko. Dobra, zostawiamy kwasy, nie będziemy się tym zajmować. Michał, jak dzieci dźwigają za dużo ciężarów, to przestają rosnąć.
Kiedyś coś takiego tak. Było w przestrzeni, egzystowało. Tym się straszyło. Jakby, jak to wygląda? Czy tak naprawdę jest, że jeżeli nie wiem, dasz zbyt duże obciążenia dziecku, nie wiem, posadzisz mu drugiego dzieciaka na plecach i każesz mu skakać żabki z nim na plecach, to on przestanie rosnąć? Jak to nie, raczej przestać rosnąć, nie przestanie rosnąć, natomiast może powstać wiele uszkodzeń, tak jak u dorosłych ludzi. No to musimy wziąć pod uwagę, że to jest małe dziecko, które się cały czas rozwija, natomiast on, tak jak i my, jest poddawany siłom zewnętrznym. Czyli musi pokonywać opór swojego ciała, musi pokonywać grawitację, musi pokonywać opór kolegów, tak jak mówisz, no bo od dawien dawna nosiło się kolegów na plecach i nic z tym nie było związanego. Ja też nosiłem kolegów na plecach, mam 190 cm wzrostu. Natomiast musimy to robić wszystko z głową. Nie? Naprawdę więc... masz 110 cm wzrostu? Mam, naprawdę. Jak się wyprostuję, to mam. Ja mam poduszkę chyba pod tyłkiem teraz. Nie, bo ja się tak specjalnie zsunąłem. A, dzięki. No. Wiesz, zapadłem się dwie przestrzenie. Nie, no i wiesz, i wszystko to trzeba robić mega z głową i wiedzieć po prostu, czym różni się trening siłowy, no powiedzmy 10-latka od treningu siłowego, nie wiem, 17-latka. Więc jeżeli, a też mi się wydaje, że to przeświadczenie wzięło się stąd, że cały czas pracując z dziećmi dużo czerpiemy z treningu seniorskiego. Więc jeżeli widzimy, że powiedzmy seniorzy, żeby stać się szybszy, wykorzystują tak zwaną metodę kontrastową, czyli przysiady ze sztangą i gaz, nie? To jest mega popularne. No i my to samo chcemy robić z dzieciakami. No a to nie tędy droga, nie? Oni potrzebują zupełnie czegoś innego. Zupełnie innych środków, innego podejścia, innego też takiego podejścia trenerskiego, tak zwanego coachingu, chociaż ja nie lubię takich nawiązań z języka angielskiego. No dobra, ale w twojej branży to tam jest prawie sama. No wiem, dlatego staram się to upolszczać. Jak ja czasem czytam jednostkę treningową, prowadziłeś dla reprezentacji dziennikarzy na moje zaproszenie tak. Trening. I zawsze tam na tablicy rozpisywałeś, no to tam, ale to tak obowiązuje po prostu. No, tak? To też jak rozpisuję na tablicy, to powiedzmy ciężko rozpisać ćwiczenie, które po polsku byłoby, nie wiem, z czterech składowych. Zdań, tak. A tam jest jeden wyraz. A tam jedno hasło, nie? Wiem, takie hasło, wiem, więc wiem, to tylko właśnie dlatego. No i mam małą tablicę i dlatego, wiesz. A, no tak. Ale normalnie, no ja też kiedyś się posługiwałem dużo angielskim. Nawet ostatnio mi wpadł z asystenta plan treningowy. Taki miałem artykuł o treningu asymetrycznym, czyli jednostronnym. Mm-hmm. No i tam też dużo tych angielskich nazw. No i na pewno teraz przetłumaczył mi wszystko na polski. A teraz pamiętam, że kiedyś jeden z recenzentów, no nieoficjalnych, tak, bo nie mamy oficjalnych recenzentów, zadzwonił i powiedział, kurczę, że dużo tych angielskich. Tak, i to przyznaję się do tego, używałem tego. A teraz staram się też, jak prowadzimy szkolenia, czy jak przygotowuję tam cokolwiek, to staram się jednak używać polskich nazw, żeby też uświadamiać, że to nie jest angielskie, amerykańskie ćwiczenie. No, zobacz, to nie jest... Ty chcesz używać polskich nazw, a my tutaj mamy tak, Anglię, Irlandię, właśnie Artur, też pozdrawiamy, to ja nie wiem, czy jest sens. No ale wszyscy piszą po polsku, widzę. A to brawo, bo są Polacy. No właśnie, jesteśmy w Polsce, po polsku, będę jechał na Łotwę, czy na Białoruś, czy jeszcze w innych tam... No ciekawe, gdzie pojedziesz teraz. To wtedy będę mówił po angielsku, jestem tu, mówię po polsku, nie? Okej, okay, no dobra. Okej, okay, no to, no bo ja sam kiedyś jakby zaczynałem pracę z dziećmi jako trener, nie wszyscy o tym wiedzą i mówię bardzo dobrze, bo to był taki epizod i rzeczywiście chciałem, nie miałem świadomości w ogóle, zrobiłem kurs. Teraz z perspektywy czasu wiem, że ten kurs był nic nie wart, po prostu. I jechałem na doświadczeniach zawodniczych. No dokładnie, tak? Dokładnie. No dobra, no... Bo wiesz, ja prowadzę ostatnio też z trochę większą częstotliwością kursy trenerskie w kilku związkach i widzę, mam styczność zarówno z trenerami, którzy starają się o licencję B, którzy robią kursy wyrównawcze, którzy robią licencję A i tak dalej. No to mam styczność z nimi, oni zazwyczaj pracują właśnie w tych etapach, powiedzmy, rozwojowych, czyli do 14 roku życia, to jest takie 90%. No i bardzo często, jeżeli oni mają zadania do wykonania samemu, to nadziewam się na to, że chcą zrobić z małego dzieciaka piłkarza seniora. Nie? No nie tędy droga, też dużo mam zapytań, wiesz, jakieś, które ja nie lubię, czyli najlepsze ćwiczenie na szybkość, albo ja z moim 10-latkiem robię trening tak zwany supramaksymalny, czyli ty biegniesz w moją stronę i ja cię jeszcze ciągnę gumą, nie? Mhm. Czyli nie masz oporu gumy, tylko guma ci jakby pomaga, przyspiesza, zwiększa częstotliwość kroków.
No i tego typu środki nie są potrzebne, żeby dziecko czy młody chłopak stawał się szybszy. Tam trzeba bazować na podstawach, na troszeczkę innych środkach, no nie wiem, jak na przykład gry i zabawy z mocowaniem, czyli takie formy lekko alternatywne dla młodych chłopaków, nie, czy młodych dziewczynek, no obojętnie. I to są super formy, które uczą ich takiej sprawności ogólnej, czyli wielu ruchów, nie? Tak rozwijamy tą ich taką wszechstronną koordynację właśnie po to, żeby oni byli lepsi na boisku, żeby szybciej łapali te elementy już czysto piłkarskie. No bo czym jest dribbling, czy czym jest, wiesz, poruszanie, nie, w małej grze, na małej przestrzeni. No niczym innym jak zdolnościami koordynacyjnymi. Tutaj przyspieszam krok, tutaj go wydłużam, tutaj robię szybszy ruch, tutaj muszę zwolnić. Wiesz, ta różnica w poruszaniu, w tym tempie jest bardzo znacząca w piłce nożnej. I oni też się tego uczą. Kiedy się napinać, kiedy się rozluźniać. To są takie prozaiczne rzeczy, ale jak tego się nie nauczymy wcześniej, to potem, będąc starszym zawodnikiem, czy już seniorem, nie jesteśmy w stanie pewnych elementów przeskoczyć, nie? Bo nie jesteśmy na przykład w stanie dośrodkować w pełnym gazie precyzyjną piłkę, no dlatego, że nie potrafię skoordynować. No i choćbym to tłukł 358 razy, to i tak nie będę mógł zrobić tego z taką precyzją, z jaką bym chciał to zrobić, nie? Także te małe rzeczy, nad którymi się na początku pochylimy, będą skutkowały później. I jeszcze skończę ten monolog mój, bo już widzę, że... Nie, nie, świetny jest. Ja jestem zachwycony, naprawdę. Bo... No, teraz się wybiję. Czekaj, co ja chciałem powiedzieć. No, co chciałem powiedzieć, a zaraz mi przyjdzie... Nie, bo jak zmienimy temat, to koniec, tak? No nie wiem, czymś chciałem skończyć, taką mądrą puentą. Czymś mocnym takim. No, taką mocą, ale teraz mi wypadło z głowy, nie? To od razu zobaczymy, zobacz, jest temat, tam będzie w naszym wieku, to już lepiej tam, w moim, bo ty to jesteś cały czas... Nie, ale wzrok już mam taki, wiesz, słabszy. Słabszy. Prowadzę, Jarek, witam, prowadzę U12, jak mógłbym trenerze w najprostszy sposób zwiększyć mobilność i szybkość? Jakie podstawy? Czy to wystarczy nam czasu? Tak, no to... Słuchajcie, Michał opowiada, ja idę sobie zrobić kawę, zaraz wracam. Więc w jaki sposób... Będziesz mógł poprawiając inne zdolności motoryczne, będziesz mógł poprawić też szybkość, nie? Nie wiem, jak wyglądają twoi 12-latkowie, bo część z nich, ja patrzę tam, bo tam jest pytanie, więc żebym go nie zgubił. Część z tych chłopaków będzie już zaczynało okres pokwitaniowy, a część to jeszcze będą takie małe piszczałeczki, więc różnie też będą odbierali te środki, które ty proponujesz. Ja osobiście uważam, że do 12 roku życia można się ograniczyć do tak zwanych przepychanek, czyli gier i zabaw z mocowaniem, treningu siłowego w takiej podstawowej wersji, gdzie to będzie, powiedzmy, w procentach, to będzie nie więcej niż 10% całej objętości treningowej, a jeśli chodzi o szybkość, o moc i tak dalej, zawierać tylko i wyłącznie elementy piłkarskie, czyli na przykład gry, rywalizacje, z piłką, bez piłki, no to już jak trener uważa. Natomiast te dwie zdolności, o których trener tutaj napisał, są zupełnie rozbieżne, czyli od mobilności powinniśmy zaczynać w tej gradacji, a dalej dopiero przejść w tą szybkość. Więc szybkość będzie wypadkową treningu piłkarskiego, a mobilność będzie wypadkową tych elementów dodatkowych, takich jak gry i zabawy z mocowaniem, trening w pełnym zakresie. No i to, o czym my kiedyś mówiliśmy, jeździliśmy zresztą tutaj z asystentami, wspólnie się widzieliśmy zawsze na konferencjach grassrootsowych, czyli te animal movesy. Naprawdę to jest super prosta sprawa, ale takie naśladownictwo ruchów zwierząt. Dla dzieciaka to jest fajny trening mobilności, fajny trening siły. Zresztą nie tylko dla dzieciaków, czasem jak prowadzimy szkolenia, to dorośli goście też są mocno podpuchnięci właśnie po takich zwierzaczkach, rewolwerkach i tak dalej. To oczywiście dla nas to jest, my to traktujemy z pewną dozą humoru, natomiast dla takiego chłopaka jest to zupełnie normalne pokazać, jak chodzi krokodyl czy coś, nie? No, także musimy zawsze sprowadzić się do tego samego poziomu, z kim prowadzimy zajęcia. Nie? Ja kiedyś widziałem takie animal movesy u trenerów, ale to było po 19 na jednej konferencji. No, tam, podejrzewam, że wyglądało to podobnie. Też byli podpuchnięci właśnie. To chyba po tych właśnie ćwiczeniach. I na następny dzień jeszcze podobno trzymałem ich opuchliznę. No dobra, a gdzie w tym wszystkim rewolwery są?
No rewolwery to jest rewolucyjne podejście do treningu motorycznego. Rewolwery, no, rewolwery zapamiętam jest... do końca życia. Znaczy, o, trzeba im wytłumaczyć, nie? Proszę bardzo. Rewolwery to jest nic innego jak technika lądowania. Kiedyś używałem takiego stwierdzenia, żeby chłopaki lepiej to zakumali. Rzeczywiście się tak działo. No ale tu Marcino podłapał i nie tylko. No bo to wygląda dość zabawnie. Ale nie, właśnie, to nie wygląda. Właśnie o to chodzi u dzieciaków, żeby... Ja umiem rewolwery. Żeby to było dość zabawne, nie? Ty robisz rewolwery wzór. Fantastyczne. Wzór. Tak. Gdybyś robił więcej, to na przykład nie miałbyś zapalenia Achillesa i tam... Już nie mam. No, widzisz? No i między innymi rewolwery też można wdrażać do treningu, no bo powiedzmy od rewolwerów sobie zaczynamy i nie wiem, wizualizujemy, że to jest jakiś pojedynek, nie? W którym piłka jest pociskiem. No musimy być bardzo kreatywni jako trenerzy, szczególnie jeżeli mam mało sprzętu. Mało kolorowych rzeczy, a jestem mało sprzętu, więcej... dużo talentu. Tak, no dokładnie. No. A idę o zakład, że dzieciaki dużo lepiej przyswoją ćwiczenie, które właśnie będziemy omawiać w ten sposób. Rób rewolwery, jest pojedynek, jakiś pach, pach, szybki dribbling, oddanie strzału. Niż jak będziemy wrzucali im jakąś terminologię, którą oni są zupełnie są poza nią, czyli wewnętrzna część stopy, znaczy, no, oczywiście to... uświadamiamy, nie? Ale może to jest zły przykład, ale nie wiem, przyjmij pozycję atletyczną. Wiesz, on zezowała, to mówię, o co goście chodzi, nie? A rewolwerki, pach, jestem. No. Czyli, no dobra, czyli mówimy o wzorcach ruchu, tak? Czy nie do końca? Znaczy, nie do końca bym to nazwał wzorcem ruchu. Wzorzec lądowania. Bardziej, wzorzec lądowania. Natomiast wzorzec wzorcowi nigdy nie jest identyczny taki sam, nie? Bo chciałem tak, nie udało mi się, ale chciałem w taki mądry sposób przejść do wzorców ruchu, bo rozmawialiśmy, teraz widziałem też dużo publikacji na ten temat, że właśnie w przypadku tych młodszych dzieci to jest ta podstawa, tak? Żeby później nie było tych ograniczeń związanych, tak jak powiedziałeś, dośrodkowanie, tak? No ale gość nie jest w stanie wykonać, bo biodro mu się nie skręca za bardzo w jedną stronę na przykład. Albo zupełnie ma, wiesz, zaburzoną koordynację oko-noga, czy coś, ten deseń. Albo jest tak mocno jednostronny, że nie jest w stanie zrobić tego takiego nabiegu do dośrodkowania, czy tam obiegu, nie wiem jak fachowo się to nazywa, niech sobie, wiesz, teraz zjedzony. Natomiast no to wszystko wynika właśnie z tego, że te zdolności koordynacyjne, które powinny być na wyższym poziomie, są na niższym. I my, jakby ja czy ty, czy osoby, które teraz są trenerami, nabywaliśmy tych umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych dyscyplinach. Teraz tego troszeczkę brakuje. Dlatego właśnie się wprowadza te elementy treningu motorycznego. Żeby ono jakkolwiek wyrównywało te dysproporcje, które są na tą chwilę. Czyli to trochę o czym mówił doktor Popieluch. Czyli kiedyś łaziliśmy po płotach, po drzewach. Tak. Teraz tego nie ma. Oczywiście. No, wiadomo, teraz się też dużo mówi o tych wynikach tych testów, nie? Że tam teraz średnio się nie potrafi utrzymać 8 sekund i tak dalej. No rzeczywiście to jest problem, nie? Chociażby jak siła chwytu, umiejętność zwisu. Już nie mówiąc o podciągnięcia nóg do zwisie do góry, nie? Czyli nogi do drążka. No zapomnij. Znaczy ja już zapomniałem, tak? No pół na 10 zawodnika jest w stanie to zrobić, nie? Naprawdę. Ja mówiłem o sobie teraz, no, ja już zapomniałem. Podejrzewam, że jakieś 10 kilo temu byś to zrobił na spokojnie, no, nie? Może tak. Podejrzewam, że teraz skoczyłbyś na drążek, zrobiłbyś jedno powtórzenie. Może bym. A u dzieciaków jest problem taki, że on nie potrafi zrobić zwisu. To tak jakbyś grał w piłkę, ale nie potrafisz biegać, nie? Także jest ta pewna różnica i... A dobra, z czego to wynika? Tylko z podwórka, czy też z WF-u? Z czego? Nie, no wynika to z wielu rzeczy, także takie nawiązywanie też cały czas do tego, co było, wiesz, a kiedyś było tak, a kiedyś było srak. No po prostu musimy nauczyć się odnajdywać w tym, co jest i tworzyć też nasz trening, czy nasze podejście, zmienia, dokładnie, do rozwijania młodego człowieka w taki sposób, żeby było efektywne na daną chwilę, nie? Czyli róbmy 100% dobrze w miejscu, w którym się znajdujemy, a nie w jakimś tam wyimaginowanym, że oni mogliby się inaczej uczyć, mogliby inaczej wyglądać, mogliby inaczej jeść, mogliby inaczej trenować, wiesz, no nie zmienimy świata, nie? Róbmy tymi małymi krokami coś, żeby było po prostu lepiej. I oczywiście zgadzam się z tym, że kiedyś było inaczej, bo się więcej ruszaliśmy, no ale co zrobić teraz, żeby chociaż zminimalizować to, lub żeby to poszło w dobrym kierunku. Wydaje mi się, teraz dzieciaki są troszkę lepsze technicznie, mają więcej tych elementów, takich czysto piłkarskich, ale te braki koordynacyjne niwelują gdzieś te możliwości rozwoju. Nie? Ci dobrzy zawodnicy w latach młodości robili kilka rzeczy. Nie? No, nasz guru piłkarski, Robert Lewandowski, przecież uprawiał wiele dyscyplin, będąc dzieckiem. Więc
wiesz, takich przykładów, to kiedyś tam przytaczałem mój ulubiony Zlatan i tak dalej. No oni robili kilka rzeczy za młodu, dzięki czemu ta ich koordynacja była na wyższym poziomie. I potem praca z takimi chłopakami jest dużo, dużo po prostu łatwiejsza dla nas, dla trenerów, nie? Wiesz co, tutaj mi już się przewinęło, ale... Tak, tak, też widziałem właśnie. Mariusz Milewski, chyba ten Mariusz Milewski, o którym ja myślę. Czy coś jesteś w stanie na ten temat powiedzieć, bo to jest dosyć ogólne pytanie znaczy tak, związane z futsalem. Witam Mariusza i od razu powiem, że ja nigdy nie pracowałem w futsalu, też nie jestem alfą i omegą, nie będę się tutaj mądrzył na ten temat. Sam nie grałem, znaczy w piłkę halową grałem, ale nigdy nie grałem futsal jako futsal, bo to jest podobno co innego. No ja grałem, to jest co innego. No właśnie, dlatego nie będę brakowało tutaj... mi trochę wślizgów i przerzutów i dlatego przestałem. Dlatego siedziałem na ławce. Nie, trochę pograłem. Nawet graliśmy o awans do Ekstraklasy. To są takie historie dosyć stare. Nie udało nam się. Decydujący mecz w Polkowicach przegraliśmy, ale rzeczywiście miałem taki epizod w życiu i potwierdzam, to jest inna dyscyplina sportu, natomiast bardzo przydatna w futbolu, bardzo. No to na pewno. Podejrzewam, że jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, to byłaby ona podobna. Jest tam troszkę inna specyfika poruszania niż na dużym boisku. Natomiast jeśli chodzi o te podstawy w pracy z młodzieżą, podejrzewam, że byłyby podobne. Tak zresztą jak w innych dyscyplinach, nie? Jeżeli chodzi o rozwój siłowy, rozwój mobilności, czy poprawę mobilności, stabilności, etc. Jakie publikacje polecam, tak? No tam jeszcze jest o dziewczynach. A, przepraszam. Prośba, żebyś odnosił się do dziewczyn w tych różnych pytaniach zdolności motorycznych. Tak, więc u dziewczyn jest zbliżona sytuacja, tylko to jest wszystko 2 lata wcześniej. Statystycznie dziewczynki swój okres pokwitaniowy, czyli skok pokwitaniowy przechodzą 2 lata wcześniej niż chłopcy, czyli w 12 roku życia, więc u nich to dojrzewanie może się zacząć gdzieś pewnie w okolicy 11 roku życia. Dlatego też rozwój zdolności motorycznej przesuwa się w lewą stronę w tej naszej progresji liniowej. Natomiast zasady są bardzo, bardzo zbliżone co do chłopców. Troszeczkę różni się podejście do treningu siły, bo dziewczyny przez to, że mają inaczej zbudowaną miednicę, są szersze w biodrach, bardzo często to prowadzi do nadmiernej koślawości, więc troszeczkę więcej trzeba przykuć uwagi do wzmacniania pośladków, odwodzicieli. No także mówię, te elementy w treningu siłowym się tu troszeczkę różnią. Tam zazwyczaj są dużo większe braki w sile tłowia, dużo większe dysproporcje między siłą góry ciała a dołu ciała. Także to musimy wziąć pod uwagę. Przechodzimy do publikacji. Tak, jakie publikacje poleca Michał z zakresu przygotowania motorycznego? Więc Michał z zakresu przygotowania motorycznego poleca kilka pozycji. Musisz też doprecyzować, Adam, czy chodzi ci o przygotowanie motoryczne w piłce. Może tak zróbmy. Niech Adam najpierw napisze, czy chodzi o publikacje w zakresie przygotowania motorycznego w piłce nożnej, czy ogólnie przygotowaniu motorycznym. Bo to są dwie różne Adam, rzeczy. Jeśli jeszcze jesteś, to napisz nam. No to może zróbmy tak, że jak Adam nie napisze za 5 minut, to ja polecę dwie takie. Dobra. Teraz ja tylko nawiążę ostatni raz, nie? Że właśnie częstym błędem w pracy trenera przygotowania motorycznego jest to, że zbyt ogólnie podchodzi do przygotowania motorycznego w swojej dyscyplinie, nie? I weźmy piłkę nożną, która jest dość specyficzna, bo to jest jedyna dyscyplina, w której się piłkę kopie, a nie trzyma ją w rękach, czy robi coś rękoma. Mamy siatkówkę, robię rękoma, mam baseball, mam kosza, nie, mam ręczną, wszystko robię rękoma. To jest jedna dyscyplina oprócz hurlingu, w której używam też nóg. Oprócz czego? Hurling to jest... Co to jest? Takie, ja nie wiem. Takie połączenie, chyba w Irlandii się w to gra albo w Walii, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale jest to połączenie piłki nożnej, rugby i lakrosa. O kurczę. Także jest kilka, podobno najszybsza dyscyplina na trawie. Nie? Ciekawe. No dobra, to będziemy czekać na Adama, ja odpowiem Witkowi. Kawa niestety nie jest gotowa, bo zabrakło wody. A woda jest daleko, nie mogę Michała samego zostawić, bo nie ma wody. Nie ma wody, nie ma kawy. Nie ma wody, nie ma kawy. Będzie woda. Znaczy z butelki taka. Dobra. Ale ja mam wodę jakby co? W kolanach chyba. Już nie. Okej, a zobacz tutaj. Bogdan, pozdrawiam, wcześniej się widzieliśmy. Motoryka. Ja się nie widziałem z Bogdanem, ale też pozdrawiam. Pojęcie często używane. Mam wrażenie, że trenerzy... I nie tylko oni mają problem z definiowaniem tego określenia. Proszę o jasną definicję. Więc
Sama motoryczność człowieka jest zbliżona u każdego z nas. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o motorykę w piłce nożnej, to rzeczywiście jest to dość, dość swobodnie interpretowane pojęcie. Bo często się spotykam z tym, że trener mówi, a dobra, to ty zrób motorykę, mając na myśli zazwyczaj trening siły, a ja zrobię trening piłkarski. No ja teraz zadaję pytanie, to czy ty robiąc pojedynki 1 na 1, 2 na 2, dużą grę obojętnie, nie kształtujesz motoryki? No oczywiście, że kształtujesz. Robiąc pojedynki 1 na 1, zrobisz więcej przyspieszeń niż ja w formach wyizolowanych. I podejrzewam, że zrobisz większe prędkości. Zrobisz więcej zmian kierunku. No ja na pewno od ciebie zrobię większe prędkości. No to jestem pewny, nie? Tylko potrzebowałeś 2 tygodnie więcej. Żeby się rozpędzić. Tak jest. No i całego wojska, nie? Wiesz, i w dużej grze też doskonale kształtujemy wszelkiego rodzaju szlaki energetyczne. W dużej grze świetnie jesteśmy w stanie też kształtować prędkość maksymalną, bo mamy przestrzeń, żeby się rozbujać. Także rzeczywiście, jeżeli ktoś mówi, że dobra, ty zrób motorykę, a ja zrobię trening piłkarski, no to jest pierwszy zgrzyt, bo jedno z drugim się bardzo, bardzo łączy. I rzeczywiście są elementy izolowane, które warto zrobić, jak właśnie trening siłowy, jak wstawki gibkościowe, no to może być oddzielna zupełnie rzecz. Natomiast takie rzeczy jak trening szybkości, mocy, wytrzymałości, to wszystko jest bardzo fajnie, może być fajnie wkomponowane w trening piłkarski. Jedziesz, Mikołaj? Nie, no jak już jesteś, to czuj się swobodnie. Przepychanie i ciąganie w parach to dobry pomysł u skrzatów. Musisz doprecyzować, co są skrzaty. Ja nigdy nie znałem tych, wiesz, nazewnictwo, a to odpowiedź. Najmłodsi. Czyli U6, U9? No jeszcze młodsi, bo potem to są żaki. Aha, w tym wieku lepiej, żeby robili takie rzeczy indywidualne. Znaczy tak, ja podejrzewam, że jeżeli mówimy tu o takich maluszkach, no to oni trenują 2 razy w tygodniu. No to nie ma sensu tracić w ogóle czasu na takie rzeczy. Poza tym rodzic tam nie przyprowadza dziecka, żeby on się przepychał czy przyciągał w parach. Uważam, że trenując 2 razy w tygodniu, taki chłopiec spokojnie ma czas też na inne rzeczy, więc w tym, w skrzatach nie ma co na to tracić czasu. Można wzbogacać rozgrzewkę, to jak najbardziej, więc w takich wstępnych 10 minutach można dodawać ćwiczenia w formie gieribzawa wzmocowaniem, ale też nie, żeby zajmowało, nie wiem, w godzinnej jednostce 20 minut, no bo to jest jedna trzecia czasu. Jakie przykładowe ćwiczenia siłowe w grupie U14? No to jest właśnie to pytanie, przepraszam, którego ja nie lubię, czyli jakie ćwiczenia do jakiej grupy? Bo teraz weźmy 14-latka, Witek, i na pewno jak pracujesz z 14-latkami, to zaobserwowałeś, że weźmy jednego 14-latka, który już dojrzał i on ma wąsy, może nie takie jak Marcin, ale też ma wąsy. Jest, już zaczyna być lekko umięśniony. Czyli trochę taki Marcin. I masz takiego mnie. No jakbyśmy wstali, nie? Wstań. Będzie widać? Nie będzie nas. Nie, dobra. No to jak ja wstanę, to jestem troszkę wyższy od Marcina, a Marcin jest troszkę niższy. Chwali pięta. I wyobraźmy sobie, że taka jest sytuacja na boisku. No i... No ale mnie nie przewrócisz. Wiesz, jaki ja jestem... Nie, no wiem. Nisko na nogach się trzymam. No i mamy taki. Oglądasz Władcę Pierścieni, tam byli krasnoludzi. No, aha, Gimli. Przewrócisz go? Gimli zawsze no, toczy. Ale dobra, wracamy do tematu. No więc zupełnie inne środki będzie można zastosować z 14-latkiem, który od 2 lat jest poddany jakiemuś takim progresywnemu treningu siłowemu. Przeszedł okres pokwitaniowy, nie ma żadnych bolesności wzrostowych, jest przygotowany i koordynacyjnie, i siłowo do następnych etapów treningu siłowego, czyli może wejść na obciążenie zewnętrzne, twarde tak zwane, czyli sztangi, kettle, hantle i tak dalej. Ale mamy też 14-latka, który w życiu nic nie robił, który nie za bardzo jeszcze nam dojrzał, czyli jest taki jeszcze rozlazły, ma tą młodzieńczą nieporadność w dużym stopniu zaakcentowaną. I taki chłopak cały czas będzie korzystał z treningu z ciężarem swojego ciała, z miękkim obciążeniem, czyli gumy, jakieś worki z piaskiem, piłki lekarskie, no nie wiem, opór partnera i tak dalej. Dla niego to będzie cały czas bodziec do rozwoju siłowego, więc nie ma najlepszej metody na trening siłowy u 14-latków. Jedyne, na co powinniśmy zwrócić uwagę z 14-latkami, to są te okresowe bóle wzrostowe, czyli choroba ozgód szlatera, jakieś guzowatości pięt i tak dalej, bolesność w dolnym odcinku pleców. Wszystkie te rzeczy mogą się pojawiać, a nie muszą.
A więcej na ten temat rozmawiałem. Mogę odesłać do Koniecznie. Spotkania? Ale już oczywiście. Miałem webinar jakiś czas temu, które właściwie główną osobą prowadzącą była Ania Milewska z Lecha Poznań i ona tam powiedziała bardzo dużo o chorobie Osgood-Schlattera. Odsyłam do tego nagrania i tam więcej właśnie o treningu siły, co mogłoby się znaleźć w treningu siłowym typowego 14-latka. No następnym razem będziemy mieli taki pasek na dole. Sport Narodowy Irlandii, czyli niewiele się pomyliłem. Tak, tak, tak. Dzięki, Artur. Dobra, o zobacz, Adam jeszcze jest, jeszcze wytrzymał. W piłce nożnej, poziom amatorski, 2 razy w tygodniu. A pamiętasz pytanie? Tak, chodzi o literaturę. Tak. To Adam, tak? O literaturze. Tak, tak, tak. Więc 2 razy w tygodniu polecam ci książkę Raymonda Verheyena, polecam ci naszą książkę o prewencji urazów i polecam ci 2 pozycje Adama Owena. Football Conditioning, Modern, tam Specific Approach. To jest bardzo właśnie ciekawe zilustrowanie, jak wiele rzeczy można zrobić z piłką. Przy Twojej objętości 2 razy w tygodniu wszystkie elementy robiłbym z piłką, a w rozgrzewce włączałbym elementy treningu siłowego. Mikołaj, nie mówię stricte o treningu motorycznym w skrzatach, chodzi mi bardziej o rozgrzewkę, na przykład zabawę. No to tak jak Mikołaj powiedziałem, właśnie w rozgrzewce jak najbardziej, nie? Nie wiem, co Tomkowi mogę odpowiedzieć. Nie wiem, gdzie ma te szwy, więc... No właśnie, gdzie są szwy? Jak będziemy wiedzieli, gdzie są szwy, będziemy mogli ci pomóc, bo w tej sytuacji... No jak to... miałeś wycięty wyrostek, tak jak ja... Anegdotka? Czas na anegdotkę? No dawno nie było. No, jak byłem małolatem... A to nie jest... W moim wieku to brzmi głupio, nie? Jak byłem młodszy... Ale wymyślałeś już. Jak byłem młodszy, to miałem wycinany wyrostek. I układ w szpitalu był taki, że sale były oddzielone szklanymi drzwiami. No ale przez te szklane drzwi można było tam coś zauważyć. Ja byłem świeżo po operacji, porozcinane te mięśnie brzucha, a chłopaczek obok mnie oglądał Shreka. No i ja sobie tak oglądam. Shreka znałem na pamięć, wszystkie teksty znałem na pamięć. Widziałem, jak ja tam machałem gębą i nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. I zacząłem się śmiać i pęk szef. I mi lekko rozlała rana, także Tomek, bez żartu. Traktujmy to poważnie. Znaczy my traktujemy wszystko poważnie. Jak Tomka żona jeszcze nas pogoni będzie. Nie, ona jest w pracy, to on tylko. A, to jemu tylko szwy pękały. To nie, to żeby ci nie popękały, bo nie wiedział, ktoś cię strzyć. U mnie to była szybka akcja. I bolesna. I o to mi chodziło. Witek, super. Fajnie, że jesteście usatysfakcjonowani. Ja również pogubiłem się trochę już w tych niektórych pytaniach, bo tam... Ja kojarzę cały czas. Ale Witka będę teraz kojarzył, szczególnie, że ma oznaczenie lidera wśród fanów u ciebie. Witek jest liderem, ale Witek jest nie tylko fanem. W najnowszym numerze napisał artykuł. Można? Można. Można. To można. To kooperacja. Można, dokładnie. Tak jest. Okej, okay, to na razie szczęka. No to niedobrze jak szczęka, bo nie można się śmiać. To ciekawe jestem, jak ten drugi wyglądał. Niech się zgłosi ten drugi. Tak jest, może ten drugi się nie może zgłosić. Tyle masz pół. No dobrze. Dobra, okej. Okay. Chciałbyś pracować z młodzieżą czy z dorosłymi? Docelowo? Aha. To powiem ci tak, chciałbym pracować z młodzieżą za stawkę płacy seniorskiej. A dlaczego tak? Znaczy to, że stawka to jest dla mnie jasne. To jest oczywiste. Ale dlaczego z młodzieżą? Bo ja dla mnie bardziej uszczęśliwiająca. Tak. Takie trudne słowo. Będzie praca z młodzieżą, czyli pomoc takiemu młodemu, nieświadomemu chłopakowi w tej jego karierze sportowej. Na przykład dla mnie super satysfakcją jest teraz patrzeć na chłopaków, którzy debiutują w Ekstraklasie, z którymi ja miałem okazję współpracować. Też jesteś taki ojciec jak ja. Niemalże, ja też patrzę z satysfakcją na te debiuty. No więc dla mnie piłkarzy. Dla mnie to jest naprawdę super pomocne, a wiem, że w piłce seniorskiej są troszeczkę inne zasady. Oprócz tego w piłce juniorskiej mam też więcej czasu na wprowadzenie pewnych rzeczy i mam na dużo rzeczy wpływ. W piłce seniorskiej bardzo często na wiele rzeczy nie mam wpływu i dużo rzeczy muszę potraktować bardzo, bardzo z taką dużą dozą zapasu, nie? Bo przychodzi zawodnik, który ma lat 30, nie wiem, 3, jest po porwanych kolanach i tak dalej, z jakimiś tam historiami swoimi. Ma też swoje upodobania i ja muszę bardzo wiele czynników brać pod uwagę przed zaplanowaniem pewnych rzeczy. Jest to z jednej strony wyzwanie, z drugiej strony jest to też ułatwienie,
bo stosuję tylko rzeczy, które są dużo łatwiejsze pod względem nauki, takiego coachingu i zwyczajnie można to zacząć robić szybciej. No nie? Prosty przykład, czy zawodnika seniorskiego na siłę uczyć przysiadu. Uważam, że nie ma sensu, bo po co? On na tym zarabia pieniądze, on ma dobrze wyglądać w sobotę, jak nie będzie trzeba, to w ogóle nie będzie robił tych przysiadów, to nie jest jakiś, wiesz, panaceum na wszystko, nie? Będzie trzeba, to będzie robił, nie wiem, przysiad wykroku i nauczy go w 30 sekund, jak robić dobrze, dobrze dociążony przysiad wykroczny. A jeżeli miałbym poświęcać czas na korekcję przysiadu, bo on jest, nie wiem, po właśnie zapaleniach Achillesa i ma już te kostki sztywne. Dlaczego na mnie wskazujesz? Przepraszam. Bo ty miałeś akurat. No dobra, nie chcę. Ty zawsze wiesz, byłeś dobrze przygotowany fizycznie, więc... To no, prawda jest. No. Zawsze ten język tak mówi, że on to zdrowie do biegania, zawsze no, po kresce tam lata. Szkoda tylko, że do biegania. No. Jak mówiłeś wcześniej, co to jest dribbling, myślałem, że zadałeś mi pytania. Ja ci mogę powiedzieć, co to jest ślizg. Przerzut. Przerzut, do środku, ale dośrodkowanie też. Dobra, okej. Ale chyba tak sobie myślę, że w przypadku tej pracy z seniorami to jeszcze... Nie było takiego dramatu, bo ty masz fajny kontakt z ludźmi i szybko jakby, no, wiesz na jakiej zasadzie, bo może się zdarzyć ktoś, kto na przykład się będzie wymądrzał i wtedy taki 33-letni zawodnik. Oczywiście. O, to wtedy będzie problem. Już, no to tak? Wiesz, podłapują cię łatwo. No rzeczywiście jak ja tam, chociaż też nie zawsze, nie? Z niektórymi łapię bardzo szybko dobry kontakt. A z niektórymi, no nie wiem jak dotrzeć. Ja też nie jestem taki, że jak nie potrafię do niego dotrzeć, to będę ślęczał nocami. No nie, no z niektórymi się lubimy, z niektórymi się nie lubimy. Ważne, żebyśmy się szanowali w naszej pracy. No umówmy się, że wchodząc do drużyny, to jest moja praca i piłkarza to też jest praca, nie? Nikt tam się nie spotyka na kawkę, tak jak my teraz, dla przyjemności, tylko spotykamy się tam wykonać najlepiej, jak potrafię swoją pracę. To my się dla przyjemności nie spotkaliśmy? Oczywiście. A, no to mów od razu. To jest czysta przyjemność. To ciastka wyciągnę od razu. Ile mam tutaj... Ty światełko nie zapaliło, widziałeś? Tak, a propos. Słuchajcie, uzdrowiłem jego lampkę, która nie działała. Podobno przepalił się... Nie wiem, czy Grzesiek nas ogląda, bo zawsze ja mam problem z technologią, z techniką i mamy taki baner, ci, którzy u nas byli, to wiedzą, mamy takie logo podświetlane, które zgasło tydzień temu czy dwa i się zapaliło. Dzięki. Proszę, niewiele mi trzeba było. To jest właśnie ten wzorzec, to jest ten... Tak, to są rewolwery, słuchajcie, ja powiedziałem rewolwery, zapaliło się. To był moment. No także jeszcze puentując? Tak. Uważam, że z każdym trzeba umieć rozmawiać. Ale nie z każdym trzeba się lubić, nie? Po prostu. Ważne, żebyś przyszanowali. Ja tylko Adamowi muszę odpowiedzieć. Adam, słuchaj, bo my jako reprezentacja dziennikarzy myśleliśmy, że gramy w Legia Business Cup Old Boys. Wprowadzono nas w błąd. Mamy po 50 lat, tam zawodnicy mają po 20. Nawet Michał nas nie uzdrowi. No nie damy rady, słuchaj. Chociaż jeden trening. Zobacz, Grzesiek włączył zdalnie z domu, z aplikacji. Okay. Dzięki. A ja naprawdę zrobię zdjęcie i mu pokażę, bo on nie wierzy, że się zapaliło światełko. A w międzyczasie, bo zobacz, rozmawialiśmy o tym, o źródłach, o wiedzy, o publikacjach, ale powiedz mi tak, kurczę, jeżeli, no bo rozmawialiśmy też o tych ograniczeniach, że jeżeli nie popracujesz dobrze z zawodnikiem, to w pewnym wieku on już ma takie ograniczenia, że na pewien poziom nie wejdzie, po prostu. Mówię, po raz kolejny z pozdrowieniami przypomnę doktora Marcina Popielucha, bo też często o tym mówi, właśnie o tych ograniczeniach. Czasem nie wszyscy to traktują poważnie, a nie dobrze. I teraz tak, taki wiemy jak jest, tak? No z młodymi, z najmłodszymi grupami wiekowymi często pracują pasjonaci, ludzie, którzy gdzieś tam, no jest to dla nich jakaś dodatkowa praca, a czasem tylko przyjemność dodatkowa, nie zarabiają pieniędzy albo zarabiają bardzo mało. Nie chcę nikogo dotknąć, ale nie są aż tak bardzo wyedukowani i tu jest chyba problem, no bo jeżeli chcesz tak pracować z dziećmi, no to gdzie masz się tego nauczyć? No właśnie, bo to jest też tak, że... A ja robię zdjęcie dla Grzesia. Dobra. To jest też tak, że zaczynając pracę, zaczynasz w juniorach, nie? Czy tam w dzieciakach ogólnie. No i stety i niestety, no bo gdzieś dobrze, żebyś się uczył i nikt nie da ci się uczyć na ludziach, którzy zarabiają tym na chleb. I to jest rzeczywiście jakby bardzo racjonalne. Natomiast ja uważam, że mogłoby być to troszeczkę inaczej ujęte w strukturach. Tak jak teraz powstają te duże akademie i tam już trenerzy są zatrudniani na tak zwane etaty, czyli mają po prostu dobrze płatną pracę i to jest ich jedyna praca. Ale dla większości, i znowu mówimy tutaj, no żeby nie przekłamać, ale o 90% trenerów,
którzy przychodzą tam tylko i wyłącznie dla spełnienia jakiejś tam pasji lub zagryzają zęby, żeby przemierzyć kolejne wiesz, szczeble tak zwanej kariery trenerskiej, która jest długa, żmudna i bywa bolesna. Nie? No zdarza się. Moim marzeniem byłoby, żeby każdy klub miał na tyle środków, oczywiście jest to niemożliwe, ale żeby miał na tyle środków, żeby trenerzy byli w stanie się na tym skupić na tyle, żeby to było ich jedyne źródło utrzymania, lub żeby te duże kluby tak dobrze dbały o te mniejsze kluby swoje partnerskie, żeby dawać im totalny jakby know-how, w jaki sposób mogłyby pracować. Dzięki czemu trenerowi zaoszczędzają pracę, taką, nie wiem, chociażby jeżeli chodzi o planowanie treningu i tak dalej, zaoszczędzają czas w takiej podstawowej pracy trenerskiej na rzecz tego, żeby więcej spędzać czasu w swojej tej pracy docelowej. Nie? No dobra, a to teraz trochę zmienię temat. Pamiętasz, wspólnie, można tak powiedzieć, przygotowaliśmy kiedyś jako asystent trenera i Better Way takie wydanie specjalne, długofalowy rozwój, tak, jest tutaj na ścianie, długofalowy rozwój młodego piłkarza i ono się cieszyło i cieszy wciąż bardzo dużym powodzeniem, bo robiliśmy dodruk, mówiłem ci ostatnio. Absolutnie nie chodzi o reklamę tego, chociaż to zasługuje na reklamę i ci, którzy jeszcze nie mają, powinni to mieć, jeżeli was interesują takie tak kwestie. Uważam. Natomiast ciekawostką dla mnie było to, że po tym jak wydaliśmy to wydanie specjalne, tam do niego jest też płytka z ćwiczeniami, ale chodzi o samą zawartość tego numeru, że dotarły do mnie takie opinie, że niektórzy trenerzy musieli przeczytać dwa razy, żeby zrozumieć, o czym to świadczy. Że zbyt trudnym językiem napisaliście, czy że być może poziom, nie oceniamy trenerów, nie o to chodzi, tylko nie wiem, czy ja dobrze to formułuję, nie jest troszkę zbyt mały poziom naszej wiedzy jako trenerów takiej, bo wiesz, w tym numerze specjalnym poszliśmy trochę krok wyżej, rozumiem. To już nie jest podstawa, nie. Tylko tam jeszcze trochę więcej dzieje, jeśli chodzi o motorykę. Tak, ja na pewno uważam cały czas, że zbyt dużo w piłce juniorskiej, czy tam młodzieżowej jest piłki seniorskiej. Mhm. I uważam, że zbyt dużo jest materiałów odnośnie szkolenia seniorskiego, zbyt mało jest materiałów odnośnie szkolenia juniorskiego. Dlatego czapka z głów dla wszystkich, łącznie z wami, którzy chcą też naprawiać to od podstaw, no bo jeżeli naprawimy podstawy, to będziemy mieć potem lepszy materiał do dalszej pracy, nie? No trudno jest budować na przykład na krzywych podstawach, na przykład, fundamencie. Nie? Dlatego tutaj wydaje mi się, że jest ta nasza bolączka, że zbyt mało uwagi przykuwamy do tego, jak to powinno wyglądać u dzieciaka, u juniora, u skrzata, tam żaka i tak dalej, i tak dalej. A jak to wygląda na najwyższym poziomie. Nie? I potem chcemy stosować pewne rzeczy, nie wiem, które zauważyliśmy. Nie wiem, w klubach typu Bayern i tak dalej, Real, chcemy stosować to w naszych grupach małolatów lub robimy jakieś, nie wiem, małą regresję tego środka, bo uważamy, że to wystarczy. A czasem to chodzi o podejście i w ogóle o wywrócenie pewnych elementów, nie? No tam mniej jakichś taktycznych elementów, a więcej jakiejś zabawy poprzez piłkę nożną na początku i to tak jakoś powinno być troszeczkę lepiej. No ja też nie jestem specjalistą w szkoleniu stricte piłkarskim, nie? Natomiast wiem, jak bardzo różni się przygotowanie fizyczne seniora od juniora i mogę na podstawie tego mówić odnośnie właśnie szkolenia młodzieży. Radek zadał pytanie, które ja często zadaję trenerom. Nie wiem, czy teraz na nie odpowiemy, czy na końcu, ale może teraz, bo zapomnimy o tym. A teraz Michał powie tak, ale jaki trener? Motoryczny, czy w ogóle trener? Czy może trener personalny, czy w ogóle trener ogólnie? Ale nie, sens pytania jest jakby prosty. Kim jest dla ciebie świadomy trener? To jest bardzo fajne pytanie. Dla mnie świadomym trenerem jest trener, który po pierwsze zdaje sobie sprawę, w jakim miejscu się znajduje, wyznacza sobie jakiś realny cel, do którego dąży, chce się uczyć, jest skromny i pokorny. Czyli potrafi przyznać się do błędu, ale jednocześnie nie jest taką cichą myszką, i taki skromny do przesady, bo niektórzy mają jeszcze ten minus, że są tak skromni, pomimo że mają wiedzę, są tak skromni, że nie potrafią walczyć o swoje. Nie będę przytaczał nazwisk, natomiast i w swoim środowisku, i w środowisku piłkarskim znam wielu trenerów
z bardzo fajnym pomysłem na trening, z bardzo dużą wiedzą, ale są tak skromni, że dają się przytłoczyć przez tych głośno krzyczących, którzy mają bardzo, bardzo niski poziom wiedzy. No teraz tych krzyczących jest bardzo dużo i trudno się też przebić, bo bardzo łatwo się krzyczy dzięki temu, że mamy media społecznościowe i ludzie jakby z całym szacunkiem, ale muszę tutaj pojechać trochę grubiej, nic nie wiedzą, nic nie osiągnęli, a są pierwsi do krytykowania. Ja ci dam przykład, dzisiaj rano, usiadłem sobie rano i wyświetlił mi się mailik taki z powiadomieniami, że masz tam na Twitterze ileś powiadomień, tam jakieś informacji. Ogólnie mamy konto na Twitterze, ale odpuściliśmy jakiś czas temu, bo po prostu mamy dosyć, nie chcemy tam się w tym babrać, bo to jest straszne, co tam się dzieje. Ale jakiś czas temu jeden z dziennikarzy, kiedy wyszedł nowy numer asystenta trenera, poprosił mnie, żebyśmy puścili post, że już jest nowy numer, a on podbije ten post i troszeczkę tam dorzuci, że jest zdziwiony, że tak mało osób się interesuje taką fachową wiedzą. Ja powiedziałem, nie rób tego, bo ja wiem, co się później wydarzy. No i właśnie a propos tych krzyczących i tak dalej, jeden z komentarzy, słuchajcie, no bo na okładce najnowszego numeru jest trener Leszek Ojrzyński. I tam ktoś pisze, że fachowe czasopismo, a gość napisał tak. Leszek Ojrzyński na okładce i fachowe to się wzajemnie wyklucza. Ale czemu? Czym to? No, to jest takim to gościem. To jest subiektywna opinia. No, z takim gościem nie dyskutujesz. Wystarczy, że klikniesz, zobaczysz, kto to jest i od razu wiesz, że nie powinieneś dyskutować, bo to nie ma sensu, nie? Przerażające to jest, powiem ci. A wiele osób, tak jak powiedziałeś, ma zbyt małą taką może pewność siebie, świadomość własnej wartości i przez takich krzykaczy gdzieś tam po prostu zostaje zakopanych i nie jest w stanie się przebić. No. Wiesz, to też są jakieś tam zależności takie czysto psychologiczne, czyli jak podchodzisz do tego, co wiesz i jaki jesteś w relacji z innym człowiekiem, nie? No, na to nie mamy wpływu. No, fajnie, że coś wiesz, co z tego, jak nikt o tym nie wie, nie? No tak, to jest też ten element, że trzeba wzbogacać u siebie tę sferę i też pracować nad tym, żeby się przebić. Przecież te najgłośniejsze nazwiska trenerskie to są osobowości. To nie są goście, którzy cicho siedzą przez cały dzień w biurze i coś tam sobie dłubią. No nie, to są mocne osobowości, których widać, których słychać, ale merytorycznie. I oni mają te dwie rzeczy. No to jest trochę tak jak, wiesz, jak z piłkarzem. Jest jeden umie biegać, drugi umie kopać, nie? Trzeci umie grać, nie? No to fajnie, jakby umiał i biegać, i grać. No i to jest trochę też tak, jeżeli chodzi o tą osobowość trenerską, nie? Żeby zarówno wiedział, jak i umiał krzyczeć. No. Taka jest prawda. Jasne. Jasne. No nie wiem, mam nadzieję, że Radek jest usatysfakcjonowany twoją odpowiedzią. Też mam taką miałem jakieś pytanie w głowie i zapomniałem całkiem. To może ty sobie zadaj teraz jakieś pytania, ja sobie przypomnę tamto. Czekaj. Nie wiem, teraz cały czas próbuję przypomnieć. Bombę miałem jakąś wtedy. No właśnie, i cały czas o tym myślisz. No cały czas. Jeszcze i sobie czas nie przypomnę. Jeszcze potem mamy trochę czasu. Potem skończy się live, będę wychodził. A, dobra. Ja wiem, ale to jest tak zawsze. W komentarzu napiszemy. To jest tak zawsze. W komentarzu napiszemy, co to było. Wiesz co, chciałem zapytać. Boże, nie pamiętam o co. Kurczę, też miałem fajne pytanie w głowie. Ja miałem prawdziwą bombę, ale na pewno mi się przypomni. Nie wiem, może wy jeszcze chcielibyście coś wiedzieć? O, zobacz, już, nie zdążyłem, jest. Żeby inwestować w kursy Access. A to jest ciekawe, mi się podoba to pytanie. Dobrze, więc przeczytam je. Czy według ciebie teren przygotowania motorycznego powinien rozwijać się pod kątem trenerskim, licencję UEFA, czy lepiej zainwestować kursy Exosowskie, inne EPI? Uważam, że jedno i drugie. Chociaż to jestem troszkę niepoważny mówiąc, bo nie mam żadnego uprawnienia UEFA. Żadnego. Ale miałem na szczęście okazję pracować z dobrymi trenerami, którzy mnie bardzo dużo nauczyli i ja sam bardzo dużo wertowałem tematyki. No jakbyście poczytali Adama Owena na przykład, to byście wiedzieli, o czym mówię. Jest to tematyka, która bardzo mocno łączy piłkę nożną z motoryką. Dzięki temu też dużo bliższe mi jest właśnie to podejście takie piłkarskie, a czy zainwestować w kursy specjalistyczne, żebyśmy nie reklamowali nikogo, no to uważam, że to już dla ciebie, Marcin, zostawiam twój imiennik. Ładne imię. Tak, do rozważenia z twoim sumieniem, co jest warte po prostu zainwestowania pieniędzy. Ja osobiście uważam, że kursy warto robić, ale trzeba bardzo dobrze i skrupulatnie prześledzić, co ten kurs ci daje i kto go prowadzi. Bo to może być kurs
z systemu treningowego, tak jak tu niektóre podałeś, a może być kurs poprowadzony z systemu treningowego z bardzo ciekawym wykładowcą, który ma bogate doświadczenie, który jest bliski twojej dyscyplinie, bo jak to ci przeprowadzi rugbysta, czy jak przeprowadzi ci, nie wiem, koleś od przygotowania golfistów, no to on nie będzie miał za bardzo pojęcia, jak przygotować piłkarza, nie? Dlatego musimy wziąć to pod uwagę. Ja jestem dużym zwolennikiem takiej, powiedzmy, specjalizacji w swojej pracy, nie? No ty też jesteś redaktorem, znaczy, że będziesz zajmował się pismem piłkarskim i, nie wiem, i gotowaniem, nie? Czy się mylę? Nie, W gotowaniu nie się mylisz. Odnajdujesz, czy nie? Znaczy, nie. Nie. Ale od czasu do tak. czasu coś ugotuję, ale bardzo rzadko. Ale jak już ugotuję, to stop. No właśnie. Bo się dobrze do tego przygotuję. Tak, tak jest. No i tu jest bardzo podobnie. Nie? Jeżeli uważasz, że ten kurs jest wartościowy, bo prowadzi go wartościowa osoba, to super. Ty podajesz firmy, a ja ci mówię, żebyś bardziej zwrócił uwagę na osobę, która to prowadzi, bo to jest najważniejsze. Wolę pójść na Adama Owena, który właśnie stworzył organizację XYZ jakąś tam, czy na innego trenera z dużym doświadczeniem, niż na szkolenie z systemu. Taki fajny wykład, kończąc to. Fajny wykład był ostatnio na konferencji PSTM-u, na którą ja wszystkich serdecznie zapraszam, trenerów przygotowania motorycznego. To jest Polskie Stowarzyszenie Treningu Motorycznego. Też fajne miejsce, żeby się poznać. Można Bartka przy okazji pozdrowić. Tak jest, Bartka Wibrowicza tu serdecznie pozdrawiam. Jest Marcin, jeżeli byłeś, to wiesz, jeżeli nie, to zapraszam. No i tam był wykład Reta Larsona. Na pewno na YouTubie czy na Facebooku widziałeś filmik z rozgrzewki reprezentacji Holandii kobiet w siatkówkę. On tam skacze. Tak, tak, tak. To jest tak, Red Larson. To jest Red Larson właśnie. I on jest mega w porządku gościem i ma bardzo ciekawe podejście. I on między innymi wywodzi się jednej z tej metody, którą podałeś. Natomiast on pokazał taki super slajd, bo te metody zazwyczaj składają się z kilku elementów. Ta składała się z treningu, podejścia mentalnego, odpoczynku i żywienia. No i on wrzuca ten slajd i po chwili, wiecie, ten slajd cały przekreślony. Wszedłem, chciałem zrobić tak, do śmieci, zrobiłem zupełnie inaczej. Bazując na wiedzy, którą uzyskałem na kursach, bo ona jest niepodważalnie wartościowa. Natomiast nie można przekuć jeden do jednego tego samego, nie? I on bardzo wiele rzeczy musiał zmodyfikować i właśnie między innymi takie wygłupianie sprawiło, że jakby te dziewczyny mu zaufały, no i to jest super istotne, nie? Bo co z tego, że wiesz dużo, jeżeli zawodnicy nie czują ciebie jako człowieka, nie wierzą w to, co robisz, to nie zaangażują się w 100% w to, co chcesz im przekazać, nie? Jeżeli wybierasz się do Poznania, to się poznamy, bo ja też się wybieram. W Poznaniu się poznacie, cudownie. No naprawdę, to jest... A dobra, ale przypomniałem sobie, co chciałem powiedzieć. Dawaj. A chciałem takim polecieć takim ogółem, takim standardem, bo dużo jest szczegółów, a zobacz. Często osoby, mam wrażenie, że o trochę mniejszej świadomości, czy też może takim wiedzy stricte trenerskiej, bardziej być może od strony kibicowskiej, oceniają, że my tu w Polsce mamy hopla na punkcie przygotowania motorycznego, a nie umiem grać w piłkę. Czy też tak to odczuwasz? Nie. Czy jednak będąc w różnych miejscach na świecie, no... Widziałeś, jak nie, to musi być wszystko zbilansowane. Też nie można mieć fisia na tym punkcie i robić więcej treningów o charakterze, nie wiem, siłowym czy wyizolowanych elementów niż rzeczy piłkarskie. Czy też musimy pamiętać o rozróżnieniu dorośli dzieci, bo to już jest w ogóle inna, no oczywiście, inna bajka. Dlatego wszystko powinno być zrównoważone. Musimy pamiętać, że trening, powiedzmy, siłowy, niektórzy go nazywają motoryczny, to o tym już mówiliśmy, to jest tylko trening komplementarny dla treningu piłkarskiego. On dzięki temu treningowi ma móc więcej trenować, częściej grać, czyli zapobieganie urazom, no i poruszać się sprawniej i efektywniej po boisku, czyli to przygotowanie takie już bezpośrednie, nie? No i dzięki temu ma stawać się lepsza. Czym mamy hopla? Nie wydaje mi się. Jedna drużyna potrzebuje więcej tego typu rzeczy i lepiej reaguje, nie wiem, biegając bez piłki. Na przykład gramy, biegamy bez piłki, a inny zespół na inne środki reaguje dobrze, więc to nie jest też powiedziane, że mamy hopla. Była już masa trenerów, która uważała, że można zrobić wszystko z piłką w polskiej ekstraklasie i jakoś im nie pykło, nie? A byli tacy, którzy bardzo dużo biegali, nie wiem, trener Leczyk, który robił bardzo, bardzo dużo takich rzeczy z przygotowania ogólnego i też mu się to sprawdzało, więc to wszystko zależy od grupy, po prostu z jaką się współpracuje, nie? A tutaj to powiem ci, pewnie to widziałeś, ale jak byliśmy robić materiał w Spartaku Moskwa, no. I tam taki był ciekawy moment, bo zadaliśmy
tam mieliśmy spotkanie z koordynatorem, z głównym trenerem i zadaliśmy im pytanie właśnie, czy motorycznie pracują wszystko z piłkami, no bo jest taki trend, wtedy był taki trend, bo to było chyba z 2 lata temu. Tak, on powiedział, że rzeczywiście poszli w ten trend, po czym przeanalizowali i wyszło im, że nie są w stanie osiągnąć takich rezultatów, jak wcześniej w połączeniu z formą wyizolowaną, czy i wrócili. Wrócili do tego. I wiesz, my byliśmy sami świadkami, że rzeczywiście dzieci 10-letnie, akurat no to może nie jest taki super przykład, bo to nie było stricte sprawy motoryczne, ale w izolowanej formie gdzieś tam podania, przebiegnięcia, jakieś tam rzeczy, bo oni na badaniach stwierdzili, że nie są w stanie osiągnąć pewnych efektów, tylko... No dokładnie, no część rzeczy jak na przykład... Nie, weźmy kształtowanie wytrzymałości, które jest mega popularnym tematem i chcemy to realizować tylko w małych grach. Po pierwsze, nie zrealizujemy dużych przestrzeni poruszając się tylko w małych grach. Będziemy mieć sporo przyspieszeń, hamowań, zmian kierunku, sporo będzie zderzeń, czyli tego impaktu, ale nie będziemy kształtować prawie w ogóle biegów na wysokiej intensywności, czyli między 14 a 25 km na godzinę, które jesteśmy w stanie na przykład zrobić w grach na większej przestrzeni lub w biegach wyizolowanych. Ja pracując z zespołami, jeżeli mam tylko taką możliwość, to poruszam się w zasadzie, że trening wyizolowany, jeżeli chodzi o biegi, to nie może zawierać więcej niż 10% całego treningu w danym dniu i zazwyczaj to jest jedna jednostka w tygodniu, czyli powiedzmy środa, nie? Czyli to jest nie więcej niż 9 minut. W 90-minutowej jednostce tylko 9 minut. A można też łączyć to z jakimiś formami piłkarskimi, tak jak powiedziałeś. Zagrywam, przebiegam jakiś odcinek. Jeżeli byście prześledzili na przykład w jaki sposób pracuje Guardiola czy wielu innych trenerów, to oni używają takiej formy hybrydowej właśnie w kształtowaniu zarówno wytrzymałości, jak i szybkości. Czyli ja to znam pod nazwą parkoury Guardioli, ale pewnie to się jakoś nazywa fachowo super inaczej. Czyli zawieram jakieś elementy skoków, podaję, przebiegam, pokonuję dystansę w różnej prędkości, w różnych kierunkach, kształtuję motorykę, kształtuję, nie? I właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli tego świadomość, co robię z piłką, a co powinienem zrobić w formach wyizolowanych. Bo może takie osoby, o których ty mówisz, to są osoby, które uważają, że raz w tygodniu trening siłowy to jest za dużo. A potem jedziemy, nie wiem, do Walii i tam chłopaki codziennie trenują na siłowni. Tylko nikt tego jakby nie bierze pod uwagę, to jest dla nich obowiązek po prostu. On musi iść na siłownię, no, on nie może wyglądać, wiesz, nie może być 16-latek, który ma ramię grubości mojego przedramienia, no. Czy udo grubości, nie wiem, kostki. No nie ma takiej opcji, no, bo wiadomo, że aż taka skrajna szczupłość, czy ubytek masy mięśniowej będzie tam podnosił ryzyko odniesienia urazu, nie? A też piłkarz nie musi być nie wiadomo jak dopakowany, ale atletyczna sylwetka pomaga na pewno choćby w tej prewencji urazów, nie? Dobra, wiesz co, jedna rzecz, bo taka pewnie już na koniec, powoli będziemy się zbliżać do końca. Co sądzisz o takich wypowiedziach piłkarzy, którzy wyjeżdżają za granicę i wtedy się wypowiadają, że tutaj to dopiero doświadczyłem intensywności, dużo biegania, ciężkiej pracy i w ogóle przeskok niesamowity, 2 tygodnie dochodziłem do siebie. To jest zawsze ciężkie pytanie, bo też nie byłem w takim środowisku, nie wiem. No i też zależy, gdzie wyjechał, prawda? No właśnie, tam nie wiem. Na przykład dużo biegów wyizolowanych robi się we Włoszech, z tego co słyszałem i rozmawiałem chociażby z chłopakami przy okazji zgrupowań kadry. Wiem, że tam się dużo biega. Niektóre nawet po pół godziny biegają po prostu. No i ma to na pewno jakieś przełożenie, ale to możliwe, że to jest jeden klub. Nie? Inny klub już będzie miał inaczej i też będzie miał super wyniki. No co potem jest warunkujące i jakby co jest najlepszą oceną mojej metodyki pracy? No wynik, nie? Szczególnie w piłce seniorskiej. Jeżeli wygrywam, to znaczy, że to co robię jest ok. Hiszpania wygrywała, wszyscy chcą trenować jak Hiszpanie, nie? Wygrywają Niemcy, wszyscy chcą trenować i być przygotowani jak Niemcy i tak dalej. I to się będzie zmieniało. No dobra, ale jak przegrywasz, to jest wina trenera motorycznego? Oczywiście. No historia trzech kartek. Najpierw wina poprzednika, potem wina trenera przygotowania fizycznego i na końcu już szukaj nowej roboty. Nie? Już nie ma na kogo zwalić. Wiadomo, warto się czasem uderzyć w pierś i zobaczyć, co mogę zrobić lepiej, bo ja osobiście uważam, w większości w tych miejsc, w których pracowałem, trenowało się zbyt mało intensywnie i dopiero zbyt mało objętościowo. Też mam wrażenie, że my się boimy tak zwanego przetrenowania, a naprawdę organizm jest w stanie zaadaptować się do wielu takich hardkorowych scenariuszy. No, jeżeli by tak nie było, to ludzie by nie robili takich, wiesz, wyczynów typu 33 Ironmany dzień po dniu. Jeżeli my
wprowadzając od najmłodszych lat pewną intensywność, wprowadzamy ją krok po kroku i będziemy mieć świadomość, że wprowadzając nowy środek, zawodnik będzie zmęczony, bo to jest normalne. Nigdy nie jesteśmy świeżi, we wtorek o świeży, w środę świeży. No nie ma takiej opcji, no. Będę zmęczony, żeby na weekend być gotowy w piłce seniorskiej. Ale osiągamy ja po to poprzez... Ja jestem zmęczony. No, byłeś zmęczony, jak ty przyszedłeś. Musiałem tu dojechać, stary. Więc wiesz, krok po kroku nabudowujemy pewne etapy i w latach młodzieńczych budujemy pewną bazę, potem wzrasta intensywność. W wieku 17-19 lat trenujemy bardzo intensywnie po to, żebyśmy nie musieli mieć właśnie tych odbitek takich. I żeby nie było uczucia, że o ja tam wyjeżdżam, kurna, tam się biega, tam się trenuje. Wiadomo, gra jest szybsza, inne środowisko, ja też się czuję mniej pewny, to wszystko ma wpływ na to, jakie ja mam subiektywne odczucie intensywności treningowej. Natomiast to wszystko musi narastać. Jeżeli chcemy właśnie przeskoczyć, nie wiem, 7 schodków, no to tam mogę się poślizgnąć. Duże prawdopodobieństwo, że wybiję zęby. I trochę jest też tak z tym przeskokiem. Natomiast też nie chcę komentować poszczególnych wypowiedzi. Mówię, jak mogłoby to wyglądać i czym to mogło być spowodowane, bo to nigdy nie jest tak, że w tym trenuje się klubie źle, o nie wiem, on wywodzi się z klubu X, to ale tam nic nie robiliście, nic nie trenowaliście, bo on poszedł potem, nie wiem, do Anglii, do Włoch i tak dalej, to tam się dopiero trenuje. No nie, to tam wszystko jest troszeczkę bardziej złożonym procesem. Przynajmniej ja mam takie przeświadczenie. A propos intensywności, bardzo intensywnie przebrnęliśmy przez tą kawkę. Chciałem zrobić drugą, ale niestety dzisiaj... Automat się zepsuł. Automat się zepsuł, kamera, ale kamera. Zapalił się znowu ten baner. To jest przepięcie, wiesz? Albo to działa, albo tamto, tak. Już wiemy. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy Michałowi za to, że do nas zajrzał. Nie jest to jego pierwsza wizyta tutaj. Nie. Niektóre są oficjalne, niektóre są nieoficjalne. To już zostawiamy. Myślę, że jeszcze co nieco razem fajnego zrobimy. Michał nie chciał tego zrobić, ja to zrobię. Ja was zachęcam do udziału w kursach, które organizuje Better Way. Poczytajcie sobie opinię, zobaczycie, czy warto. Ja się nie boję reklamować fajnych rzeczy. Będę też reklamować asystenta trenera, najnowszy numer. Zajrzyjcie do tego o przygotowaniu. Znaczy, on nie jest do końca o przygotowaniu motorycznym, bo tam też są inne zagadnienia. Jest tam również środowisko zewnętrzne, troszeczkę psychologii, żywienia. Bo tam wszystkie te cegiełki, o których mówiłem, nie? Tak. Czyli tak. Mamy żywienie, mamy mental. No i tam uważam osobiście, że największą wartością dodaną są te case study, nie? Pewnie jak zrobimy... To był fajny pomysł, niestety no, nie mój. Na szczęście mój. Tak, to był wasz pomysł, twój. Uważam, że to jest super. Kiedyś ci mówiłem na pewno, że dla mnie ogromną wartością asystenta trenera są relacje ze staży. Uważam, że to jest super. Oczywiście jest masa ciekawych artykułów. Natomiast ja zawsze jak otwieram asystenta, to nie mogę doczekać się tej relacji. To są super, naprawdę super opcje. I właśnie trochę na takiej zasadzie chciałem czytelników, wiesz, przenieść, że dobra, tak jest teoretycznie, a jak teraz to wygląda praktycznie, nie? Bo w teorii, między praktyką a teorią nie ma żadnej różnicy. No, dzisiaj też o tym powiedziałeś, bo taki, już pewnie część z was zna ten przykład, jeszcze na sam koniec chcę wam przypomnieć, jak kiedyś jeden z trenerów przeczytał u nas, to jeszcze chyba było na stronie internetowej, była jednostka treningowa Walencji, która wtedy grała w Lidze Mistrzów i przyszedł na stoisko na jednej z konferencji z pretensją, że głupoty publikujemy, bo tego treningu nie da się przeprowadzić. No. Ja na początku nie mogłem złapać, o co w ogóle chodzi. Na szczęście bardziej kumaty trener stał obok mnie i mówi, dobrze, a z jaką grupą pan pracuje? U11. No dokładnie. Pozdrawiamy was serdecznie, dziękujemy. A jeszcze tylko, mogę jedną? Pewnie, ja mam czas, zobacz. Jest... Ja muszę polecić artykuły Pawła. Którego Pawła? Paweł, a dobra, bo widzę, nie, że tutaj cukrowanko było, nie, i teraz będzie naprawdę się teraz polecać. Teraz a propos artykułów mi się przypomniało, Paweł miał taką serię, bodajże 3 artykuły z tego co pamiętam, o właśnie takich środkach szybkościowych w treningu piłkarskim. Ja nie pamiętam, ale ja nie mogę wszystkiego pamiętać. To są jedne z pierwszych. Paweł, przypomnij. Jeszcze jak Paweł pracował w Football Academy na takie początki, wydaje mi się. Mhm. I to były 3 takie artykuły. Ja do dzisiaj mam te artykuły pokreślone, podopisywane. Stary, zobacz, co się dzieje.
Wszystko było stosowane, prawie każdy środek udało mi się zastosować, zmodyfikować i zastosować zarówno w seniorach, jak i w młodszych, i w tych profesjonalnych środowiskach, i w tych mniej profesjonalnych, w których pracowałem, że serdecznie polecam, jak nie mieliście okazję, to artykuły mega mi uzupełniły wiedzę. Po takiej opinii z Pawełkiem już nie porozmawiamy, tylko z panem Pawłem teraz trzeba będzie rozmawiać. Pan Paweł. Panie Pawle, czy mógłby pan przypomnieć, jakie to były artykuły? Już może się skończyć live, jakby pan tam gdzieś odgrzebał, albo ja może poszukam zaraz. Ogólnie Paweł fajnie pisał, fajne. No, nie wiem, dlaczego naprawdę przestał pisać, nie chcę. Kupa dobrej wiedzy, takiej praktycznej, i te ćwiczenia były w pełni modyfikowalne. Zajebiste, jeżeli chodzi o właśnie szybkość reakcji, postrzeganie. To, co ważne jest w treningu szybkości pod piłkę nożną. Dobra, poszukamy tego i zostawimy wam w komentarzu. Dla kogoś, kto będzie zainteresowany, to będzie wskazówka. Tak. Serdecznie was pozdrawiamy, dzięki wielkie i do następnego. Trzymajcie się, tu nie widać, siema. Pa, pa. Nie widać. Łapa musiała być zamalowana. Brawo.